Radio Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. No, proszę Państwa, Polska jest katolicka, a my o systemie faryzejskim mówimy. No to niedaleko jabłko upadło od jabłoni. Także przerwa, chwila. Chciałem tylko dodać jeszcze, proszę ojca, żeby zamknąć ten temat jakby dotyczących jakoś taką taką ramą. Pamiętamy o laiku ostatnim walecznym, ostatnim walczącym, ukrywającym się tak naprawdę żołnierzu wyklętym, zginął 21 października 1963 roku. Kresy, ziemie zabrane od Polski, obszar blisko 180 tysięcy kilometrów kwadratowych, ostatni walczący zbrojnie w latach ukrywający się na terenie Wileńszczyzny, Salcznik zginął w wojnie we wrześniu 1955 roku, był to Franciszek Polakiewicz, pseudonim Ben-Hur. Ostatni żołnierz wyklęty, czynnie walczący na ziemiach kresowych. I jeszcze należy pamiętać o jednym. Żołnierze wyklęci, połamani, torturowani, ci, którzy przeżyli tortury, z tortury sądy, Sowiet żyjący, oni i ich rodziny byli prześladowani do końca Związku Sowieckiego w latach 90., jak i również dzisiaj w ramach poszczególnych państw narodowych są traktowani, delikatnie to ujmuję, jako druga kategoria obywateli danego państwa, ale przecież są ludnością miejscową, autochtoniczną. Tak to wygląda. Dziękuję chwała bardzo. Bohaterom. Chwała bohaterom. Panie doktorze, dziękuję bardzo za tę relację, za też i współorganizację tej konferencji. Teraz jest przerwa, która się kończy. My mogliśmy to obserwować poprzez transmisję w telewizji Trwam. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękujemy, drodzy Państwo. I jeszcze w ramach tego tematu posłuchajmy kilka tutaj minut wystąpienia pana Jana Józefa Kasprzyka, szefa już Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. To jest właśnie słowo z tej dzisiejszej konferencji. Panie generale, wielce czcigodni kombatanci, panie marszałku, panie ministrze, szanowni państwo. Już przed rokiem tutaj w sali kolumnowej można było powiedzieć śmiało, że podziemna armia powróciła. Bo po latach starań podejmowanych przez środowiska niepodległościowe, przez grupę historyków skupionych między innymi wokół osoby pana profesora Jana Żaryna, przez działania dzieci żołnierzy wyklętych, podziemna armia powróciła do świadomości młodego pokolenia. I to jest prawdziwe zwycięstwo żołnierzy niezłomnych. To, że w sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej są dzisiaj z nami młodzi ludzie, którzy w żołnierzach niezłomnych, w żołnierzach wyklętych widzą swój punkt odniesienia, widzą w ich postawach źródło wartości i źródło siły. To jest prawdziwe zwycięstwo żołnierzy niezłomnych. To jest zwycięstwo żołnierzy wyklętych. Szanowni Państwo, to, że komunistyczni historycy, to, że komunistyczni przywódcy PRL próbowali wymazać czy zdeprecjonować wysiłek żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, to jest oczywiste. Natomiast zupełnie dziwi fakt, że w ostatnich również latach, w ostatnich miesiącach, a nawet dniach, zdarzają się tacy, którzy starają się z jednej strony podważyć sens walki żołnierzy podziemia powstania antykomunistycznego, albo też pokazać, że uczestniczyli ci żołnierze, żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, w czymś, co miało charakter wojny domowej. A w wojnie domowej każda ze stron ma swoją rację. Otóż takim postawom trzeba przeciwstawiać się z pełną mocą i z pełną siłą i powiedzieć wyraźnie i stanowczo: w latach powojennych rację mieli żołnierze wyklęci, a nie druga strona, nie namiestnicy Kremla. A jeżeli podważyć
zdarza się sens walki, mówił o tym m.in. pan marszałek Marek Kuchciński w swoim przemówieniu, to w takim razie podważyć sens walki konfederatów barskich, powstań listopadowego, styczniowego, kościuszkowskiego, walk legionowych należy. Bo tamte walki z takiego postrzegania historii też nie miały najmniejszego sensu. A jednak nikt nie podważa sensu tamtej walki. Bo wszyscy mamy świadomość, że nie byłoby roku 1918, gdyby nie czyny insurekcyjne w XIX wieku. Bo one były tym dramatycznym, ale ważnym wołaniem narodu o wolność. Bo one co pokolenie przypominały o tym, że Polska ma prawo do wolności. I takim samym wołaniem był czyn zbrojny powstania antykomunistycznego, czyn zbrojny żołnierzy niezłomnych. I wreszcie, drodzy Państwo, realny i wymierny sens walki żołnierzy wyklętych, o którym należy w moim najgłębszym przekonaniu przypominać. Mówił o tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, zauważając, że wola niepodległości jest zawsze nierozerwalnie związana z poczuciem godności. Żołnierze niezłomni pokazali, że nawet w nieszczęściu należy zachować dumę, honor i godność, bo to są też atrybuty narodu wolnych Polaków, narodu, który ma prawo do wolności. I wreszcie sens wymierny. Drodzy Państwo, gdyby nie powstanie antykomunistyczne, gdyby nie to powstanie, które trwało blisko 20 lat, nie było takiego w dziejach, bo walki rozpoczęły się w 1943 roku, a przyjmujemy, że zakończyły wraz ze śmiercią Józefa Franczaka Lalka w 1963 roku. Nie było też powstania, które by zgromadziło na polach bitewnych prawie 200 tysięcy żołnierzy, a taki był czyn zbrojny żołnierzy niezłomnych. Otóż gdyby nie ten opór, my bylibyśmy po wojnie 17. Republiką Sowiecką. A tak, przez ten opór mieliśmy wreszcie po latach szansę wybicia się na pełną wolność. Żołnierze niezłomni doprowadzili do tego, że nie udało się Kremlowi sowietyzować Polski po wojnie. I to jest ich wymierna, największa zasługa. No niemniej Europa, no i mówię, i Polska jest celem, że teraz jakiś atak. No to mówią, że atak islamitów. No ale jeżeli to wszystko jest oparte na kłamstwie i na faryzejstwie podskórnym, które nie tylko z czasów Jezusa jeszcze się ciągnie, ale z dużo wcześniejszego czasu, okresu Jeremiasza, Ezechiela, proszę Państwa, że kapłani byli sprzedajni, że kapłani nauczali za pieniądze, a nie uczyli prawdy, nie przekazywali prawdy o Jehowie Bogu, prawdy o Jahwie, no to prorok Jeremiasz stał przed świątynią i patrząc się w oczy ludziom, a to kapłanom, mówił trzy razy: świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska, to jest. Jak to? Mordujecie, cudzołożycie, składacie ofiary obcym bogom, Molochowi, Baalowi, no bo to był efekt nauczania kapłanów, prawda? A potem przychodzicie, stajecie przed moim obliczem i mówicie: jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać wszystkie te obrzydliwości. Nawet przykładowo mam tutaj księgę Jeremiasza i tu w 17 rozdziale czytamy: grzech Judy jest zapisany żelaznym rylcem, diamentowym ostrzem, jest wyryty na tablicy ich serca. Grzech i na rogach ich ołtarzy, gdy ich synowie wspominają ich święte ołtarze oraz ich święte pale przy bujnym drzewie na wysokich wzgórzach. Na górach w polu twoje zasoby, wszystkie twoje skarby wydam na grabież. To jest aluzja, jak to Nabuchodonozor najechał Judę. Twoje wyżyny z powodu grzechu, na wszystkich
swoich terytoriach, bo tam składano ofiary obcym bogom. No to widzicie państwo, typowe bałwochwalstwo. Nie masz tego bałwochwalstwa dzisiaj? Obejrzyj się. Biblia w śmietniku, a oni powieszani obrazami, krzyżami. Jeszcze poseł na Sejm broni krzyża, który wywodzi się bezpośrednio z pogaństwa w swoim kształcie, dwóch belek skrzyżowanych pod jakimkolwiek kątem, a Biblia jest w śmietniku pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina pod Cokołem. Biblia jest na ziemi, na glebie, na bruku, na krzaku, na drzewie, no dookoła śmietnika, na śmietniku i w samym śmietniku. Ludzie okupili się, dużo pieniędzy wydali, bo w Pałacu Kultury Stalina i Lenina były nieraz targi książki. Dużo książek, czytaj dużo książek, mówi Radio Tok FM. Czytaj dużo książek, mówi już kolejne radio warszawskie. I tak szatan podpuszcza, szatan podpuszcza. A Biblia gdzie? W śmietniku. Czy ktoś zna pism? Nie znają ludzie. Nawet taka jest opinia, mówią i w radiu, i piszą w internecie, że katolicy Biblii w ogóle nie czytają i nie znają. Proszę państwa, przypadkowo tu się natrafiło mi na 17 rozdział Księgi Jeremiasza. Poczytajmy dalej. Ja znam tysiące innych wersetów, ale to sobie tak czytam. Na górach w polu twoje zasoby, wszystkie twoje skarby wydam na grabież, twoje wyżyny z powodu grzechu na wszystkich twoich terytoriach. I sama opuściłaś swą dziedziczną własność, którą ci dałem. Tam była Ohola i Oholiba. Była, proszę państwa, Samaria i Jeruzalem. Bliźniaczki. Dwie. Kto? Kto? Prostytutki. Bo tutaj mówimy o Babilonie Wielkim jako o kobiecie siedzącej na zwierzęciu, kobiecie pijanej krwią świętych, siedzącej na bestii, jak to internet mi podpowiadał, a jakaś kobieta czyta wszystkie, to znaczy komputer czyta wszystkie te napisy, które są bardzo ładnie czytała. Kobieta na bestii, o kobiecie na bestii. Film o kobiecie na bestii. Apokalipsa 17-18 rozdział. I sama opuściłaś swą dziedziczną własność, którą ci dałem. Sprawię także, iż będziesz służyć swym nieprzyjaciołom w ziemi, której nie znasz, bo w moim gniewie zostaliście zapaleni jak ogień. To znaczy, chodzi tu o ziemię obcą, babilońską. I tam naród żydowski był aż przez 70 lat. Oto, co rzekł Jehowa, oto, co rzekł Jahwe. Przeklęty jest krzepki mąż, który pokłada ufność w ziemskim człowieku, a ciało czyni swoim ramieniem, i którego serce odwraca się od Jehowy. No i taki Mareczek, krepki facet, wysłałam go do Karczewia pod Warszawą, a Dominika do takiego Karczewia pod Wrocławiem, bo pracuje w Tartaku. Latał tu 10 lat po całej Warszawie, 15 lat i nic nie zrobił. Chyba, że dziecko babie zrobił i zaległości ma straszne. I musi pracować, koniecznie musi pracować w Tartaku. Także widzicie państwo, przynajmniej jakiś pożytek będzie dla żony, pożytek dla dziecka, bo tak hulaj dusza, piekła nie ma. W Warszawie, tak no wiecie państwo, Warszawa tak żyje. Tutaj czwartek, piątek, dzisiaj co jest? Właśnie, środa. Środa, czwartek już zaczyna się praktycznie Wochenende. Mało kto, tutaj te szczególnie dzieci, ludzie, którzy są nieświadomi jeszcze tego, chociaż wyczuwają potrzebę posiadania pieniędzy, nieświadomi są tego, że Warszawa jest najdroższa
No, no tak, Szydłowicz przyjechał skąd? Olsztyna. I myślę, o, że jakoś tak będzie, ma ten zasiłek 604 zł, tam się coś przyłoży, najchętniej nie, bo dla niego jak wyda 200, a 300 zł to jest cały majątek Szydłowicz. Także proszę Państwa, coś niesamowitego, gdy nadaje nasze radio TOK FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Także proszę Państwa, no, Wochenende. Środa dzisiaj, jutro czwartek. Środa, czwartek. Zaczyna się Wochenende. Lubią piwa pić tu nad Wisłą. Teraz może mokro, może były te burze dzisiaj w nocy. Proszę Państwa, od Bemowa Woli lało, wiało, ale się już wyciszyło. Proszę Państwa, burza tutaj była straszna, jak Nabuchodonozor najechał na Judę, króla Sedekiasza, ostatniego króla judzkiego, oślepił, wydłubał mu oczy i w łańcuchach poprowadził do niewoli i cały naród, książęta izraelscy, wszyscy bogacze, wszyscy ci, którzy współpracowali z kapłanami, którzy kłamali, tak jak i kapłani, którzy okradali naród, no tak samo jak i dzisiaj, proszę Państwa. Jak ktoś ma 10 mieszkań, no to zabierają komuś jedyne mieszkanie, tak żeby mieć więcej, żeby to mieszkanie sprzedać, żeby były pieniądze i hulaj dusza, piekła nie ma po całym świecie. Za darmo jazda, za darmo wycieczki, za darmo podróże. Myśmy postanowiły, proszę Państwa, jak jeździmy po świecie, żebyśmy nie dały zgorszenia plamy. Świadkowie Jehowy najczęściej jeżdżą na, chciałam powiedzieć, na koncerty, na kongresy, jeżdżą na obozy, czyli tak zwane ośrodki głoszenia. Ja tu w Polsce miałam bardzo duże głoszenia. Od, proszę Państwa, Opola, to gdzieś tam jak Wrocław, tylko jeszcze bardziej w kierunku zachodu, bo tam czarne samochody do Niemiec jeździły co sekunda, aż posuwałki tu przez Warszawę, Warszawa jest w środku. No to wiadomo, że jak Warszawa jest w środku, to wiadomo, co tu się w tej Warszawie dzieje. Wóz i przewóz, mydło i powidło, handel, hulaj dusza też, oczywiście piekła nie ma, no ale ludzie, którzy by tutaj chcieli mieszkać na stałe i zasiedzieć się, no to niestety, jak coś rozpoczęli, muszą to dokończyć, podatki opłacić i nie ma tak lekko. A mówiłam kurczaczkowi, że jak bierzesz telefon, no to widzisz, dwa lata musisz płacić za ten abonament. A jak wejdziesz w Orange, to tak ciebie oszukają, że będziesz musiał nie wiadomo ile płacić. Dlaczego, proszę Państwa, ja tutaj czytam o tych faryzeuszach, o tych saduceuszach? No, sami oni się różnili, bo saduceusze to nawet nie wierzyli w zmartwychwstanie. Ale wiecie Państwo, faryzeusz to obłudnik, faryzeusz to kłamca. No ale to byli kapłani. To byli kapłani, którzy na początku mieli służyć tak jak trzeba, do czasu przyjścia głównego kapłana Jezusa Chrystusa. Potem tych kapłanów już miało nie być, bo Jezus Chrystus jest kapłanem nieprzemijającym, tak jak oni byli przemijający, bo tam Biblia mówi, że tamtych kapłanów to było więcej. No właśnie. Też od jakiegoś czasu, jak ten naród izraelski powstał, bo Bóg Abrahamowi obiecał, a przecież w czasie Abrahama jeszcze nie było żadnych kapłanów, nie było jeszcze żadnego narodu izraelskiego, bo od czasu, gdy Bóg Jahwe dał Abrahamowi obietnicę, to naród żydowski dopiero 400 lat po się pojawił. Także Radio TOK FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra mówi tutaj o tej klasie kapłanów, która też zawiodła, no i kapłani byli wymordowani i uprowadzeni do niewoli, do Babilonu na okres 70 lat i to czasem człowiek 30-40 lat żyje teraz tu w Polsce, gdzie nie masz babci, gdzie nie masz dziadka, ale oni tak jeszcze wspominają tę drugą wojnę światową, że przed drugą wojną światową to był dziadek, była babcia po 80 lat, po 100 lat nawet niektórzy dożywali. A dzisiaj to człowiek, Janek Witek, o 50-60 lat się nam zawinął, jak to Litka
mówi baba Lida, że Janek Witek odszedł. No i teraz ona tu działa, bo patrzy, że się zrobiła gruba baba Lida, ale że może coś jeszcze załatwi, że baba Lida może coś jeszcze zrobi. No dobrze, życzmy jej dużo, ale na zasadzie cwaniactwa, bo od marchewki ona wejdzie komuś za skórę. Dalej tam kombinuje, bo wyprowadziła się pod las, a teraz chcę wrócić do Warszawy, bo widzicie Państwo, okazuje się, że mieszkać pod lasem to żaden biznes, zestarzeć się i umrzeć i pochowają tam gdzieś na jakimś cmentarzu niewielkim. I po co, skoro można jeszcze poszaleć tutaj w Warszawie? Ale ponieważ Warszawa, czas się posunął, Warszawa jest bardzo droga, jest najdroższa, no to co nie jest łatwo. I nawet ta Magdalena Czerwosz tutaj gdzieś na Saskiej mieszka i że baba Lida kupi od niej mieszkanie, jak ona nie ma 100 zł teraz. Nawet przy duszy. No to za co? Za co? No. Także proszę Państwa, ten rozdział 17-18 Księgi Jeremiasza jest bardzo ciekawy. Oto co rzekł Jehowa: przeklęty jest krzepki mąż, który pokłada ufność w ziemskim człowieku, a ciało czyni swoim ramieniem i którego serce odwraca się od Jehowy. Najczęściej tak jest. I stanie się podobny do samotnego drzewa na pustynnej równinie i nie zobaczy, kiedy przyjdzie dobro, lecz będzie przebywał na spieczonych miejscach, na pustkowiu, w słonej krainie, która nie jest zamieszkana. Także przeklęty, a teraz może coś innego. Błogosławiony, prawda? Błogosławiony to jest 7 werset, 17 rozdział Księgi Jeremiasza. 7 werset 17 rozdziału Księgi Jeremiasza. Błogosławiony jest krzepki mąż, który pokłada ufność w Jehowie, pokłada ufność w Jahwe, i którego ufnością jest Jehowa. I stanie się podobny do drzewa zasadzonego nad wodami, które zapuszcza swe korzenie nad potokiem i nie zobaczy, kiedy przyjdzie gorąco, lecz jego listowie będzie bujne, a w roku suszy nie będzie się zamartwiał, ani nie przestanie wydawać owocu, no bo jeżeli my też będziemy korzystać ze Słowa Bożego, ze spotkań, z zebrań, tak jak oni na mszę powinni chodzić do kościołów, no bo cokolwiek trzeba wiedzieć ze swojej religii, a oni nie wiedzą nic. Z Biblii nie wiedzą nic, z Biblii nie czytają, Biblii nie znają. Także wstyd. Pazerność, chciwość, i kopcą te pety, papierosy, a to przed sklepem, przed biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego. Już na przystankach nie mogą, to za przystankami, tak po 3, po 4 osoby, proszę Państwa, i bluzgają. Kurwa. I nawet gdyby cicho mówili, to te słowa są tak nieprzyzwoite i całe to zachowanie jest tak wyjątkowo nieprzyzwoite, że nie wiem, jak to się ma do linii myśli, jak to pasuje do tych kościołów, których jest tutaj większość, bo w Warszawie przecież nie ma ludzi prawosławnych, nie ma cerkiew, nie ma Świadków Jehowy, nie ma mormonów, już nie ma Świadków Jehowy ani mormonów, bo wyprowadzili się do Anglo-Ameryki. Białystok nie ma, po prostu nie ma, i tam okres milenium, jak się rozpocznie, to dopiero raj, zalążek raju tysiącletniego, czy w tysiącletnim Królestwie Bożym. Serdecznie Państwa zapraszamy do Anglo-Ameryki Białystok, ale żeby wziąć chociaż do ręki Pismo Święte, Biblię, żeby zobaczyć, żeby zorientować się, co to jest ta Biblia, bo katolicy Biblii nie znają, nie czytają, teraz o coś walczą, ale to widzicie Państwo, są to syzyfowe prace, bo teraz Polska jest atakiem i ze względu na ciemnotę, na ślepotę, na głupotę i kłótnie, awantury i takie podjazdy, proszę Państwa, że człowiek człowieka nienawidzi, jest psychologia tłumu, że kliki takie chcą zaatakować, a to tę osobę, a to tamto. Biblia mówi: nie idź za tłumem w złym celu, bo tłum nigdy nie miał racji i tłum był najczęściej zły.
słuchajmy, co nowego. Ale to powtórka z dnia... W Sejmie trwa konferencja poświęcona żołnierzom niezłomnym. To jedna z wielu inicjatyw wpisujących się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Konferencję transmituje Telewizja Trwam. Tytuł debaty to Podziemna Armia Powraca. Młodzież w przywracaniu pamięci o żołnierzach wyklętych. Konferencję zainaugurował marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a senator profesor Jan Żaryn odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy. Celem organizatorów spotkania jest uczczenie pamięci bohaterów podziemia niepodległościowego, a także debata na temat roli ludzi młodych w procesie przywracania ich do tożsamości narodowej. Podczas konferencji głos zabrał m.in. pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk. Wieloletnie starania środowisk niepodległościowych, tego czynnika społecznego spowodowała, że możemy śmiało powiedzieć, że podziemna armia powróciła. Powróciła do świadomości narodowej, do świadomości społecznej. To, co jest niezwykle cenne i co jest owocem między innymi tych ubiegłorocznych uroczystości, ale też wieloletnich starań, to to, że w żołnierzach wyklętych, w żołnierzach niezłomnych młode pokolenie znalazło swoje źródło siły i swój punkt odniesienia. Że dla młodego pokolenia żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, stali się wzorem, który chcą naśladować. Konferencji towarzyszy wystawa prac młodzieży stworzonych w ramach konkursu Młodzi upamiętniają bohaterów. A główne obchody związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się w miastach całej Polski już jutro. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. Komitet Obrony Demokracji prowadzi zbiórkę pieniędzy na zaległe opłaty alimentacyjne dla Mateusza Kijowskiego. Dziennikarze jednego z portali dotarli do dokumentów i e-maili, które wskazują, że choć lider komitetu odcinał się publicznie od takich pomysłów, w rozmowach prywatnych je popierał. Co więcej, odsyłał inicjatora zbiórki do działacza tzw. kodu z Bydgoszczy, który także organizował podobne przedsięwzięcie. Poseł PiSu Stanisław Pięta podkreśla, że postać Mateusza Kijowskiego jako lidera daje świadectwo o całym ruchu, jakim jest KOD. Jeżeli uważają, że ktoś taki może kierować ich działaniami, że ktoś taki może zdobyć poparcie, zaufanie społeczne, to jest ich wola. Proszę wybaczyć, ale my nie będziemy wybierać Komitetowi Obrony Demokracji lidera. Niech pan Kijowski swoje prywatne sprawy, swoje zobowiązania względem rodziny załatwia sam albo wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami. To nie jest nasza sprawa. Niech Polacy osądzą, czy ktoś taki może budować wiarygodny ruch polityczny. Na początku roku media ujawniły, że Mateusz Kijowski, pomimo publicznych zapewnień o społecznych charakterze swojej pracy, zarobił na działalności KOD-u ponad 100 tysięcy złotych. Dodatkowo okazało się, że pieniądze te pochodziły ze zbiórki publicznej sympatyków organizacji. Kończą się prace nad ustawą repatriacyjną. Jak napisał nasz dziennik, rząd wydłuża jednak pracę nad projektem, pomimo że umożliwienie przyjazdu do kraju Polakom zza wschodniej granicy było jedną z głównych obietnic wyborczych. Problemy dotyczące ustawy mają dotyczyć m.in. kwestii ośrodków adaptacyjnych, emerytur dla repatriantów czy dotacji dla gmin, które przyjęłyby naszych rodaków. Aleksandra Ślusarek, prezes Związku Repatriantów Rzeczypospolitej, podkreśla, że ustawa jest dobrze przygotowana i przyniesie wiele korzyści dla Polaków, którzy chcą wrócić do ojczyzny. Myśmy optowali o te zapisy, które są dla nas najistotniejsze. Ja myślę, że ustawa w takim kształcie, w jakim w tej chwili znajduje się w legislacji, jest naprawdę korzystna, przynajmniej jest dużo, dużo lepsza w ogóle bez porównania od ustawy, o którą walczyliśmy po raz pierwszy. Konsultacje odbywały się w Kazachstanie, w Polsce na 400 repatriantach mieszkających już wcześniej w Polsce, więc ustawa uważam, że jest dobrze przygotowana, faktycznie jest lekko opóźniona, ale może dlatego, że chcieliśmy wszystko dopracować tak, żeby jak największe korzyści były zapisane dla tych naszych rodaków, którzy rzeczywiście czekają na repatriację. Według prezes Aleksandry Ślusarek ustawa repatriacyjna wejdzie w życie najpóźniej w połowie bieżącego roku. Przepisy zakładają m.in. powołanie pełnomocnika do spraw repatriacji, który będzie koordynował proces przyjmowania naszych rodaków oraz powstanie ośrodków adaptacyjnych dla Polaków. Zgodnie z ustawą w ciągu kilku najbliższych lat do Polski ma przyjechać kilka tysięcy naszych rodaków.
Radio Conchita. Także widzicie Państwo, co we krwi naszej tutaj takiego złego jest. Jakieś takie podskórne, takie płyny podskórne jakieś, chodzi tutaj o złe wibracje, że to jest wszędzie. No ja mówię, tutaj pójdziesz do pracy, to się dowiesz, ale jest w urzędzie to samo. Mieszkania zabierają, kradną. Teraz niby ta linia mysia, że będzie lepiej, ciut lepiej, że chociaż ludzie się zorientują, że jedni drugich okradają, że wcale to nie jest tak słodko, ani w sądach, że słodko sytuacja nie przedstawia się z sędziami, z sądem, bo sądy są przekupne, oszustystyczne firmy Orange i Play. I teraz, proszę Państwa, jak czytamy te księgi, to sytuacja zła była jeszcze na długo wcześniej, na dużo wcześniej, przed życiem Jezusa, przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Dlatego też jak Jezus żył, zaraz Państwu tu kilka takich słów przeczytam, cytował stare księgi, że to się powtarzało, że ten naród żydowski, ale chodzi o ludzi wiary, no to jeżeli chcielibyście mieć coś wspólnego z Panem Bogiem, uważacie się za wierzący, no to to jest to, ten problem. Niech Państwo posłuchają na zakończenie dalsze słowa z Księgi Jeremiasza, to jest 17 rozdział. Teraz będziemy czytały werset 9 i dalej, pa dalsze będziemy czytały o czasach, tych ostatnich dniach, wtedy, kiedy Żydzi mieli być uprowadzeni do Babilonu na okres 70 lat. Jakie straszne zgorszenie. Urzędnicy i kapłani zrobili, dali zgorszenie. I czytamy ten werset 9. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i nieobliczalne. Któż może je poznać? Ja, Jehowa, badam serce. Ja, Jahwe, badam serce. Sprawdzam nerki. Taki bardzo długi artykuł wyjaśniający na temat nerek, czym są nerki. Badam nerki, by każdemu oddać według jego dróg, według owocu jego postępków, do kuropatwy, która zgromadza to, czego nie zniosła. Podobny jest ten, kto zdobywa bogactwo, lecz nie ze sprawiedliwością. W połowie swych dni je zostawi, a u swego kresu okaże się nierozumny. 12 werset. Od początku istnieje chwalebny tron na wysokości. Jest to miejsce naszego sanktuarium. Jehowo, Jahwe, nadziejo Izraela, wszyscy, którzy cię opuszczają, zostaną okryci wstydem. No to mowa jest o królach, o kapłanach. Odstępujący ode mnie będą zapisani na ziemi, gdyż opuścili źródło żywej wody, Jehowę. 14 werset. Uzdrów mnie, Jehowo, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, a wybawiony będę, boś ty moją chwałą. No, mówi Jeremiasz bardzo ładnie i poetycko, dosadnie, doniośle. 15 werset. Oto ci, którzy mówią do mnie, gdzie jest słowo Jehowy? Niechaj przyjdzie. Lecz ja się nie spieszyłem z tym, by przestać być pasterzem podążającym za tobą, a dnia rozpaczy wcale nie pożądałem. Ty sam poznałeś wypowiedź moich warg, doszła ona przed twoje oblicze. Nie stawaj się dla mnie czymś przerażającym. No tak modlił się do Jahwe prorok. Tyś moim schronieniem w dniu nieszczęścia. No bo jeżeli my głosimy Słowo Boże ludziom, no to właśnie po to, że chcemy mieć ochronę Bożą w dniu nieszczęścia. 18 werset. Niech moi prześladowcy zostaną okryci wstydem, lecz niech ja sam nie będę okryty wstydem. Niech oni zostaną wprawieni w przerażenie, lecz ja sam niech nie będę wprawiony w
przerażenie, sprowadź na nich dzień nieszczęścia i rozbij ich podwójnym rozbiciem. No, także wiecie Państwo, najlepiej to dzisiaj w Radiu Z od rana dziennikarka powiedziała, jesteśmy dorośli ludzie, bądźmy poważni. A tutaj wiecie Państwo, kłócą się o drobnostki, kłócą się o szczegóły, zamiast rozwiązywać problemy, to oni je rozjątrzają. Tak, tak. No bo kierownik powiedział gdzieś w powietrze do kogoś. Krzyczał, krzyczał, a tupał nogami. Zamiast przyjść do pracownika i powiedzieć mu w twarz, powiedzieć mu w oczy, no to on mówi tak, pod płotem stoi do wszystkich. Potem ktoś to podłapie, co kierownik złego uczynił, bo to bezpośrednio nie zrobił od siebie do danej osoby, tylko tak gdacze i w powietrze kracze. I ktoś to podłapał i problem rozjątrza, wykorzystuje i atmosfera jest zła. I tak było w narodzie izraelskim. Wiecie Państwo, królowie pozwalali na bałwochwalstwo. Na wzgórzach, na dolinach stawiano posągi, ołtarze obcym bogom. Kłaniano się Baalowi, kłaniano się Molochowi i nie wiadomo, aż jeszcze placuszki takie robiła Asztarte, królowa niebios. To też weszło w kult kobiety. Kult kobiety. Wszędzie, w każdej cywilizacji, narodzie religijnym był znany kult kobiety. No to potem oni się mają dziwić, że w kościołach średniowiecznych było jako relikwia, jedna z wielu relikwii, mleko z piersi Boga Rodzicy, był palec Ducha Świętego, było to, było tamto. Gdy nadaje nasze radio, to FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, a linia Mysia wróciła i czasy religijne. Oto co Jehowa rzekł do mnie. Idź, stań w bramie synów ludu, w bramie, którą królowie Judy wchodzą i którą wychodzą, oraz we wszystkich bramach Jerozolimy. Nie po to, żeby żebrać, tak jak tu jest w zwyczaju, tylko głosić. A kto głosi? Nikt nie głosi. Wszyscy żebrzą, podkopują, podkradają, wykorzystują, czyniąc źle. I powiedz im, to już 20 werset, i powiedz im, słuchajcie słowa Jehowy, królowie Judy i cała Judo oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, którzy wchodzicie przez te bramy. Oto co rzekł Jehowa. Baczcie na swe dusze i w dniu sabatu nie noście żadnego ciężaru, który musicie wnieść przez bramy Jerozolimy. W dniu sabatu nie wolno wam też wynosić ze swych domów żadnego ciężaru i w ogóle żadnej pracy nie wolno wam wykonywać. I uświęcajcie dzień sabatu, jak to nakazałem waszym praojcom. Lecz oni nie słuchali, ani nie nakłonili swego ucha i usztywnili swój kark, sztywny kark, żeby nie słuchać i żeby nie przyjąć skarcenia. Czyli Państwo zobaczą, taki był naród izraelski, królowie i kapłani, ale ty stań w drzwiach, stań w bramie, no i mów. A jeśli, 24 werset, a jeśli będziecie mi bezwzględnie posłuszni, brzmi wypowiedź Jehowy i w dniu sabatu nie będziecie wnosić przez bramy tego miasta żadnego ciężaru oraz będziecie uświęcać dzień sabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy, to przez bramy tego miasta chodzić będą królowie z książętami zasiadający na tronie Dawida, jeżdżący na rydwanie i na koniach, oni i ich książęta, mężowie judzcy i mieszkańcy Jerozolimy. I owo miasto będzie zamieszkane po czas niezmierzony. I przyjdą z miast Judy i z okolic Jerozolimy i z ziemi Beniamina i z Niziny i z górzystego regionu i z Negebu, przynosząc całopalenie i ofiarę zbożową, i wonną żywicę, a także przynosząc ofiarę dziękczynną do domu Jehowy. 27 werset i ostatni 17 rozdziału. A jeśli nie będziecie mi posłuszni, by uświęcać dzień sabatu i nie nosić żadnego ciężaru, lecz
w dniu sabatu będzie się z nim wchodzić przez bramy Jerozolimy, to wzniecę ogień w jej bramach i strawi on wieże mieszkalne Jerozolimy i nie zostanie ugaszony. Znowuż tutaj mamy taką aluzję do ognia wiecznego. Muszę Państwu powiedzieć, że śmierć druga, czy ogień wieczny, taki dla podkreślenia, druga, czy ogień wieczny, to zniszczenie wieczne, bo przecież Bóg nie będzie nikogo męczył gdzieś tam w piekle, co człowiek też na swoje nieszczęście wymyślił piekło, bo teraz to już tak nikt w to nie wierzy, ale ludzie w to wierzyli. No, teraz sobie sami tłumaczą, przecież Bóg w ogniu nikogo dosłownie nie pali. Ale no, niektórzy jednak mówią, że tak i tak mówiono cały czas. No, także tu śmierć druga, ogień wieczny, są to takie określenia biblijne, na wieki wieków, amen, zniszczenie, że nie będzie to odbudowane, że tak jak Sydon, proszę Państwa, strawiony ogniem, to znaczy, że go nie miało być. Tak jak Babilon strawiony ogniem, to znaczy, że go nie miało być. Taki jest sens w Biblii, taki jest sens, taka jest logika, że oznacza to wieczne zniszczenie, odcięcie, niebyt, nieświadomość, ale nikt na nikim się nie znęca i nie będzie znęcał. Póki co, za życia królowie mają się dowiedzieć, że są na pozycji przegranej przed Jehową Bogiem, a jeszcze wcześniej nierządnica będzie zniszczona. Nierządnica na bestii, jak to ładnie komputer mi czytał wszystko to, co ja robię, gdzie naciskam, kobieta czytała pięknie i wszystkie cyferki odczytywała. No, na bestii, kobieta na bestii, kobieta na bestii. A się nasłuchałam w nocy, jak jeździłam na tym laptopie. No, także proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. Mamy tutaj dalej po rozdziale 17 Księgi Jeremiasza, rozdział 18 i tutaj rzeczy takie bezpośrednio przed zburzeniem Jeruzalem, spaleniem, splądrowaniem przez Babilończyków byli bezwzględni, tak jak mówię, że Sedekiaszowi wydłubano oczy i poprowadzono do niewoli. Straszne to było, straszne. Żaden film nie wiem, czy by to mógł oddać wiernie. 18 rozdział, słowo, które doszło do Jehowy, do Jeremiasza, mówiąc: wstań, idź do domu garncarza, tam zaś dam ci usłyszeć moje słowa. Poszedłem więc do domu garncarza, a on był tam zajęty pracą na kołach garncarskich. I ręka garncarza zepsuła naczynie, które toczył z gliny. On zaś się odwrócił i zaczął z niego robić inne naczynie. Tak jak wydało się słuszne w oczach garncarza, by to uczynić. I dalej dochodziło do mnie słowo Jehowy mówiące: czyż nie mogę postąpić z wami, jak ten garncarz domu Izraela, brzmi wypowiedź Jehowy. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku domu Izraela. Bóg Jahwe daje do zrozumienia, że panuje, a oni nie, że to oni panują, że oni Boga żadnego Jehowy, żadnego Boga Jahwe nie chcą i oni swoje rządy wprowadzili. 7 werset 18 rozdziału Księgi Jeremiasza. Kiedykolwiek powiem przeciw jakiemuś narodowi i przeciw jakiemuś królestwu, że go wykorzenię i zburzę i zniszczę, a naród ten odwróci się od swej niegodziwości, przeciw której mówiłem, wtedy pożałuję nieszczęścia, które zamierzałem nań zesłać. Tu Bóg Jahwe, Jehowa zdradza, że nie jest Bogiem mściwym, że daje szansę, prawda? Daje szansę przed karą. Jeszcze może unikniemy tej kary. 9 werset. Lecz kiedykolwiek powiem o narodzie i o królestwie, że go zbuduję i zasadzę, a on czynić będzie to, co złe,
w moich oczach, nie będąc posłuszny memu głosowi. Wtedy pożałuję dobra, o którym powiedziałem sobie, że je wyświadczę na jego rzecz. A teraz powiedz, proszę, mężom judzkim i mieszkańcom Jerozolimy, tak rzekł Jehowa, oto ja przygotowuję wam nieszczęście i obmyślam przeciwko wam zamysł. Zawróćcie, proszę, każdy ze swej złej drogi i sprawdźcie, by wasze drogi i wasze postępki były dobre. Także państwo zobaczą, jak ktoś tak myślał, że Bóg Starego Testamentu jest mściwy, no to jest nieprawda. Proszę czytać dokładnie. 18 rozdział, werset 12. Lecz oni powiedzieli, nic z tego, będziemy bowiem chodzić według własnych myśli i postępować każdy w uporze swego złego serca. 13 werset. Dlatego tak rzekł Jehowa, zapytajcie proszę wśród narodów, kto słyszał coś podobnego. Strasznej rzeczy dopuszczała się ponad miarę dziewica izraelska. Widzicie państwo, jeszcze raz, to są kobiety. Tak jak Babilon Wielki jest w Apokalipsie przedstawiony jako kobieta na bestii. 14 rozdział w 18. 14 werset w 18 rozdziale. Czy śnieg Libanu, no bo czytam po kolei, czy śnieg Libanu zniknie ze skały na otwartym polu, albo czy wyschną obce wody, chłodne, sączące się? 15 werset. Bo mój lud zapomniał o mnie, sprawiają bowiem, że wznosi się dym ofiarny czemuś, co nic nie warte, i przywodzą ludzi do potknięcia na ich drogach, dawnych ścieżkach, wychodzili szlakami, drogą nieusypaną. I to zaraz będziemy 16 werset czytać, ale niech państwo zwrócą na to uwagę, że Bóg Jahwe w czasie, kiedy źle mówi o swoim narodzie, narodzie wybranym, pozytywnie mówi o narodach obcych, pogańskich, z którymi nie zawierał w ogóle przymierza. A to skoro nie zawierał przymierza, to planów względem nich żadnych tu nie miał, ale przy okazji widzimy pozytywne słowa odnośnie tych narodów pogańskich, prawda? Widzimy? Takie przeciwstawienie myśli jest, prawda? 16 werset. Aby uczynić swą ziemię dziwowiskiem, by nad nią gwizdano po czas niezmierzony swą ziemię, czyli swoja ziemia, ziemia Jahwe, ziemia Jehowy miała być dziwowiskiem. I sama z siebie taką ziemię zrobiła. Każdy przechodzący obok niej będzie patrzył zdziwiony i potrząsał głową. Jak wiatrem wschodnim rozproszę ich przed nieprzyjacielem. W dniu ich nieszczęścia pokażę im plecy, a nie twarz. Oni zaś się odezwali. Chodźcie i obmyślmy przeciw Jeremiaszowi jakieś zamysły, bo prawo nie zginie u kapłana, ani rada u mędrca, ani słowo u proroka. Chodźcie i uderzmy go językiem. No bo byli też fałszywi prorocy. Uznani. Większość tych proroków uznani, przekupieni prorocy fałszywi, tak jak dzisiaj. I nie zwracajmy uwagi na żadne jego słów. To znaczy chodzi teraz o podstęp w stosunku do Jeremiasza, żeby uderzyć go językiem, żeby zaatakować Jeremiasza. 19 werset. Zechciej zwrócić na mnie uwagę, Jehowo, i posłuchaj głosu moich przeciwników. Czy odpłaca się złem za zło? Oni bowiem wykopali dół na moją duszę. Wspomnij, jak stałem przed twoim obliczem, by mówić dobrze o nich, aby odwrócić od nich twoją złość. Dlatego zdaj ich synów na klęskę głodu i wydaj ich mocy miecza, a ich żony niech będą kobietami pozbawionymi dzieci i wdowami ich mężczyźni, zaś niech zostaną pozabijani śmiertelną plagą, ich młodzieńcy wybici mieczem w bitwie. I tak się stało, proszę pani.
Już to takie widać nieosobiste słowa Jeremiasza były, ale takie prorocze od Jehowy Boga. 22 werset. Niech z ich domów będzie słychać krzyk, gdy nagle sprowadzisz na nich oddział grabieżczy. Bo wykopali dół, by mnie pochwycić i zastawili pułapki na moje nogi. A co tutaj świeckie w Polsce? Przysłowie mówi, że kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. 23 werset rozdziału 18. Ale Ty, Jehowo, dobrze znasz wszystko, co zamyślają przeciwko mnie, by zadać mi śmierć. Nie zakrywaj ich przewinienia i nie wymazuj ich grzechu sprzed swego oblicza, lecz niech zostaną doprowadzeni do potknięcia przed Tobą. W czasie swego gniewu przystąp do działania przeciwko nim. Także widzicie Państwo, straszne rzeczy tutaj się dzieją. Straszne rzeczy. Księgę Jeremiasza czytaj. Lamentacje. Są to treny jeremiaszowe. Lamentacje. Tutaj mamy do czytania 19 rozdział i będziemy sobie dalej czytać, bo zbliża się zagłada narodu żydowskiego, który był ostrzegany wielokrotnie, często, a Jehowa nikogo nie karze bez uprzedzenia. Wielokrotnie tutaj mieliśmy i słyszeliśmy te słowa, że Bóg daje nadzieję, że Bóg nie karze i nie ma umiłowania w karaniu. Nie ma, nie ma, nie ma. Także proszę Państwa, proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro. Koncita Barbie Baby Langstrom Extra, 19 rozdział. Oto, no co rzekł Jehowa, idź i weź glinianą butlę garncarza oraz niektórych starszych z ludu i niektórych starszych spośród kapłanów i pójdź do doliny syna Hinnoma, która jest przy wejściu do bramy Skorup i obwieść tam słowa, które ci powiem i powiedz, słuchajcie słowa Jehowy, królowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy. Tak rzekł Jehowa zastępów Bóg Izraela. Oto sprowadzam na to miejsce nieszczęście, tak iż każdemu, kto o nim usłyszy, zadzwoni w uszach. Ponieważ mnie opuścili i spowodowali, że to miejsce jest nie do poznania i na nim sprawiali, iż wznosił się dym ofiarny dla innych bogów, których nie znali, oni sami, ani ich praojcowie, ani królowie Judy, a miejsce to napełnili krwią niewinnych i wznieśli wyżyny Baala, by palić w ogniu swych synów jako całopalenia dla Baala, czego im nie nakazałem, ani o czym nie mówiłem i co nie zrodziło się w moim sercu. Oto więc nadchodzą dni, brzmi wypowiedź Jehowy, gdy miejsce to nie będzie już nazywane Tofet ani Doliną Syna Hinnoma, lecz Doliną Zabijania i zniweczę w tym miejscu zamysł Judy i Jerozolimy. Sprawię też, że padną przed swymi nieprzyjaciółmi od miecza i z ręki tych, którzy nastają na ich duszę, a ich trupy wydam na żer latającym stworzeniom i niebios i zwierzętom ziemi i uczynię z tego miasta dziwowisko oraz coś, na czym się gwiżdże. Każdy przechodzący obok będzie patrzył zdziwiony, zagwiżdże nad wszystkimi jego plagami i sprawię, że będą jeść ciało swych synów i ciało swych córek i każdy będzie jeść ciało swego bliźniego z powodu oblężenia i ucisku, którym ich osaczą ich nieprzyjaciele oraz ci, którzy nastają na ich duszę. I stłucz butlę na oczach mężów, którzy pójdą z tobą i powiedz im o to, co Jehowa zastępów potłukę ten, mówi, potłukę ten lud i to miasto, tak jak ktoś tłucze naczynie garncarza, że nie da się go już naprawić. A w Tofet będą grzebać, a już nie będzie miejsca do grzebania.
Oto ja postąpię z tym miejscem, brzmi wypowiedź Jehowy, i jego mieszkańcami, by to miasto uczynić podobnym do Tofet. I domy Jerozolimy oraz domy królów Judy staną się podobne do miejsca Tofet. Nieczyste wszystkie te domy, na których dachach sprawiano, że wznosił się dym ofiarny dla całego zastępu niebios, czyli gwiazdom się kłaniali i wylewano ofiary płynne innym bogom. I Jeremiasz wyruszył z Tofet, dokąd go posłał Jehowa, by prorokował, i stanął na dziedzińcu domu Jehowy i przemówił do całego ludu. Tak rzekł Jehowa zastępów, Bóg Izraela: oto sprowadzam na to miasto i na wszystkie jego miasta całe to nieszczęście, które wyrzekłem przeciwko niemu, gdyż usztywnili swój kark, by nie usłuchać moich słów. Usztywnili swój kark, czyli byli nieposłuszni, krnąbrni. Dzisiaj też pełno takich jest, no, z racji. Jeden debilizmu, drugi ma jakieś jeszcze inne ułomności, ale ludzie są raczej nieposłuszni. No. No, słucham. A nie wiem, no jak to przyjdziesz? Ja jestem na Saskiej, to przecież to jest kawał drogi. Jak to przyjdziesz? Też mogę przyjechać tramwajem, czy przyjechać? No. A ty zaraz pójdziesz, to... No, a która jest? No dobrze, wezmę ten laptop, bo coś tu jest dużo i to zgrać. No, na razie. Za 40 minut, no tak jak to się jedzie, no przecież to nie jest, żeby wyjść. No. Nie, ty nie kręć, po prostu jak coś mówisz, to ty mów i licz się po prostu z tymi słowami, z sensem całości, bo ty kręć. Ja nie lubię tego, ludzie tego nie lubią. Po co poważni ludzie dorośli, dzisiaj mówili w Radiu Z, ludzie dorośli, bądźcie poważni. Mareczek, potem jak ile razy do niego jadę, to... Jak umawiam się za 2 godziny, to zaraz on mówi, już, przyspiesza, albo opóźnia, że tego, i ciągle zmienia, taki chciwy i taki pazerny, że różne opcje łapie tutaj, a jak patrzy, że 5 minut ktoś nie przyszedł, to on wychodzi z domu, jego nie ma i potem za 2 godziny jest i potem to się kręci, nie wiadomo jak, straszne rzeczy. No, także Radio Koncita, proszę być z nami. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström, Extra.